Ja tak blisko ciebie i Kairy jeszcze nigdy nie byłem. Prawie czuję, jakbym z wami tańczył podczas odcinka na żywo. Kochani, czy dzisiaj stresowaliście się bardziej niż zwykle? Myślę, że w każdym odcinku stresujemy się dokładnie tak samo. Okay. No, ale dzisiaj się chyba ja się bardziej stresowałem za to, żeby wyszło nam. Bo na próbach było tak różnie, ale dzisiaj był stresik, był. No nie, może nie jest. Nie, no zawsze jest. Pierwszy raz od 8 tygodni Kaira co chwilę chodziła do toalety. Ale nie to wiem, jest tytuł? Tam, nie wiem, co tam robiła, ale chyba... Zgadnij. Właśnie, powiedziała mi, że dużo wody wypiła. Treningi powodują ogromne zmęczenie, ale też przepiękną przemianę. Jak przyszedłem na trening do Oliwii i do Michała i akurat obok was przechodziłem, to ktoś z produkcji mówi mi, tylko nie zapomnij spojrzeć, jak pięknie Kaira tutaj metamorfozę przeszła. Faktycznie, też zauważyłaś tam po dopinaniu paska na inną dziurkę? Wiesz co, no na pewno trochę, tak. Natomiast no jakby ten etap jakby w miesięcy, no bo to jest użycie od września, nie? Gdzie tak. Próbujemy. Nie, od sierpnia. Ha, bo my was oglądamy od września, bo już od sierpnia. Tak, więc to już sporo czasu, więc no faktycznie coś tam się cały czas zmienia i ta głowa też inaczej pracuje i to jest chyba taki naturalna jakby konsekwencja pracy. Naturalna konsekwencja, ale daje ci to radość, czy masz takie, w tym jest dobrze i tak było dobrze? Wiesz, no ogromną mi daje radość i przede wszystkim jeszcze większą to, że w ogóle daje radę, dlatego że moje ciało mi naprawdę odmawia posłuszeństwa i połączenie wszystkich rzeczy, które mam do zrobienia i mojego spięcia kalendarza, treningów jest mega trudne, więc jestem zaskoczona jakby tym, że faktycznie jestem na tyle silna i mam nadzieję, że wytrzymam do końca. Inne pary mówiły mi, wiesz, na tym etapie nie możemy już robić pewnych elementów, pewnych podnoszeń, bo nie możemy po prostu przez kontuzję. Wy też macie takie kontuzje lub właśnie elementy, których już unikacie? Staram się już o kontuzjach nie mówić i nie przeciągać tej energii. No oczywiście, że się zdarzają i coś tam boli, gdzieś tam jest stopa obtarta, palec, paznokieć zszedł. Oczywiście. Mnie najbardziej zaskakuje to, że w każdym tańcu mam zakwasy innych części ciała i boli co innego. I to jest na przykład... Pojawiają się mięśnie, o których nie miałaś pojęcia. I to przy każdym tygodniu. Myślałam, kurczę, no już po miesiącu, po dwóch jednak ciało powinno być przygotowane i w ogóle jest super. Nie. Za każdym tańcem mam po prostu boli co innego. No i master mi tyle fajnych siniaków. Boli co? Boli? No. A to zapraszam na nasz kanał YouTube. Boli po prostu. Master, jak byliśmy na Forcie Boyar, to ja ci wyliczałem z gracją, ale jednak wyliczałem, ile miałeś zwycięstw, ile miałeś drugich miejsc, ile miałeś trzecich miejsc. Tak. Które będzie miejsce w tej edycji? Bo nie wiem, czy mam bukować wolne na finał. Ojej. Bukuj. Najpierw musimy dojść do finału, żyjmy teraz półfinałem i... Oczywiście, ale będziemy przecież, wszyscy tańczą w finale, więc no słuchaj, zapraszamy no was tak, na imprezę. Dokładnie. To obeszłaś. Dobrze. O, da, masz rację. Oczywiście, że tak.